Witam Państwa bardzo serdecznie na transmisji wieńczącej konkurs piosenki polskiej o muzyczny laur Białej Piskiej. Ogromnie cieszy nas tak duża liczba zgłoszeń, zważywszy, że ze względu na trudną sytuację związaną z pandemią, konkurs zmienił swoją formułę ze stacjonarnej na online. Do konkursu przystąpiło 58 uczestników w 6 kategoriach. A już za chwilę dowiemy się, kto jest szczęśliwym zwycięzcą. Na podium stanęli Hanna Łatacz, Bartosz Hołota, Iga Styczyńska. Trzecie miejsce. Bartosz Hołota. Drugie miejsce. Hania Łatacz. Pierwsze miejsce. Iga Styczyńska. Gratulujemy. Na podium stanęli Elena Laura Kasprzyk, Zuzanna Sikora, Lena Gosik. Trzecie miejsce Lena Gosik. Drugie miejsce Zuzanna Sikora. Pierwsze miejsce Elena Laura Kasprzyk. Gratulacje! Na podium stanęli Julia Burak, Zuzanna Gajor, Ewelina Matejko. Trzecie miejsce Julia Burak. Drugie miejsce Ewelina Matejko. Pierwsze miejsce Zuzanna Gajor. Gratulacje! Na podium stanęli Julia Płocharczyk, Oliwia Tyc, Aleksandra Czaplicka. Trzecie miejsce Julia Płocharczyk. Drugie miejsce Oliwia Tyc. Pierwsze miejsce Aleksandra Czaplicka. Gratulacje! Na podium stanęli Katarzyna Pługów, Barbara Somionka, Alicja Grodzicka. Trzecie miejsce Alicja Grodzicka. Drugie miejsce Barbara Somionka. Pierwsze miejsce Katarzyna Pługów. Gratulacje! Na podium stanęły Nieformalna Grupa Metrum, Złote Nutki, Nuteczki. Trzecie miejsce zespół Nuteczki. Drugie miejsce Nieformalna Grupa Metrum. Pierwsze miejsce Złote Nutki. Gratulacje! Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za tak liczny udział w naszym konkursie. Śpiewajcie, kochani, śpiewajcie duszą, śpiewajcie sercem, śpiewajcie głosem, śpiewajcie całym życiem. Pragnę również bardzo serdecznie podziękować jurorom komisji konkursowej, która miała niełatwy orzech do zgryzienia, bo musiała przesłuchać aż 58 uczestników konkursu.
a oceniała Was komisja w składzie. Pan Tomasz Kolbusz, pan Bogusław Trupacz i Hanna Zawania. Dziękujemy bardzo.